Cześć, witam Ciebie bardzo serdecznie. Już w tych późnych wieczornych godzinach, Marcin Podlacki. Jesteśmy mniej więcej godzinę po zakończeniu sesji w Stanach Zjednoczonych. 23 wybiła. No i przyznam szczerze, że nie spodziewałem się takiego obrotu spraw jeszcze, kiedy analizowaliśmy sytuację na parkietach zagranicznych w okolicach godziny 17-18 czasu polskiego. Sytuacja wyglądała zgoła odmiennie. Obserwowaliśmy okolice punktu odniesienia i wydawało się, że jest duża szansa na obronę poziomów po nieznacznym cofnięciu w ostatnim czasie na próbę wyjścia górą na wybranych indeksach. Ale po kolei przeanalizujmy to, co wydarzyło się dziś na rynkach finansowych. Rozpocznijmy od parkietów azjatyckich. Przenosimy się do Tokio, aby sprawdzić, jak zachował się dziś parkiet właśnie ten, jeden z głównych w Azji. Zobaczmy na indeks Nikkei 225. Tutaj na żywo możecie razem ze mną obserwować sytuację w Tokio, jak tam wygląda. Tam dzień budzi się powoli do życia. Mamy 6:04 rano, więc to taki czas już powoli przygotowania do rozpoczęcia nowego dnia, do rozpoczęcia kolejnej sesji, która już za kilkadziesiąt minut się rozpocznie. Natomiast zobaczmy, co wydarzyło się jeszcze podczas sesji ostatniej. Jeżeli chodzi o samą zmienność na indeksie, w zasadzie nic specjalnego nie ma do komentowania. 0,04% nad kreską i tak naprawdę utrzymanie poziomu odniesienia z ostatnich dni. Jak to wygląda z punktu widzenia już wykresu? Sesja przynosiła wzrosty, wzrosty, które utrzymywały się jeszcze do godziny mniej więcej 7:15 czasu polskiego i na niecałe dwie godziny przed zamknięciem byliśmy sporo na plusie. Natomiast ta końcówka, której przy okazji nie sprzyjała postawa indeksów w Stanach Zjednoczonych, które również równolegle zachowały się wtedy coraz słabiej. Oczywiście mówię o kontraktach terminowych na S&P 500, na Nasdaqa 100, na Nasdaqa Composite i to na pewno nie pomogło i doprowadziło do cofnięcia, może nie w okolice sesyjnego dołka, ale w okolice tego pułapu praktycznie najniższego podczas całej sesji, choć ten najniższy obserwowaliśmy w okolicach godziny 4 w nocy, ale był on niżej, około tylko 50 punktów, czyli jakieś plus minus 0,2%. To tylko jedna sesja. Jeżeli zobaczymy na ostatni tydzień na indeksie Nikkei 225, widzimy, że to cofnięcie z końcówki wczorajszej sesji w zasadzie nic tutaj nie wnosi. Jesteśmy po dynamicznym ruchu wzrostowym, który pozwolił na powrót w okolice 28 tysięcy punktów, nawet na pokonanie tego poziomu. No a jeżeli jeszcze szerzej zobaczymy notowania z ostatniego miesiąca, tutaj widzimy, że po dwukrotnym teście dołku w okolicach 26 tysięcy punktów indeks odbił bardzo znacząco, już o blisko 10% i w tej chwili testuje lokalny szczyt. Szczyt, który może się okazać także oporem, bo jak widzimy to na załączonym obrazku, mniej więcej w końcówce marca właśnie okolica 28300, 28400 zatrzymywała wzrosty i była takim przededniem do mocniejszej korekty spadkowej. Tutaj po prawej spółki, które radziły sobie najlepiej w gronie wszystkich składowych właśnie indeksu. Mamy tutaj JGC Holdings plus 12%, Kawasaki plus 7%, IHI plus 6%, M3 plus 5% to liderzy wzrostów, Fujifilm Holdings plus 5% to z tych bardziej znanych, albo Mitsubishi Motors, tutaj aż 4,5% wzrost. Natomiast było też kilka spółek, które traciły na wartości. Skala spadków była zdecydowanie mniejsza niż skala tych wzrostów, które przed momentem wyszczególniałem. Konami Holdings minus 2,6%, Kawasaki Kisen Kaisha minus 2,4% to liderzy spadków. Pozostałe spółki już radziły sobie nieco lepiej, mimo że spadki były obecne, no to ich skala nie była, tak jak wspomniałem, aż tak duża, jak mogliśmy się w sumie spodziewać. Przenieśmy się na parkiet, na giełdę w Stanach Zjednoczonych. Akurat tutaj jesteśmy na Times Square. Widzimy, jak to w tej chwili wygląda. Już takie godziny popołudniowe, wieczorne godziny. Jesteśmy po zamknięciu sesji. Oczywiście to nie jest tak, że mamy godzinę 23:00, przecież w Stanach Zjednoczonych tam jeszcze, można powiedzieć, młoda godzina i de facto widzimy, jak wiele osób tutaj gromadzi się w ramach takiego popołudniowego relaksu. Natomiast czy rzeczywiście jest dobre to miejsce, czy dobry to jest czas do tego, aby się relaksować, albo może to właśnie najlepszy moment po tym, jaką sesję de facto w Stanach Zjednoczonych obserwowaliśmy. Widzimy te spore spadki na wszystkich indeksach. Indeksy Dow Jones straciły ponad 2%. S&P 500 zakończył sesję 2,4% na minusie, spadając do poziomu 4017 punktów, a zatem 400 nieutrzymane. Mówiłem dziś o tym, że właśnie ta okolica 400 to taki ostatni poziom, ostatni bufor, a strefa między 4 a 4000 punktów to miejsce, gdzie już ta żółta kontrolka powinna nam się zapalić i istnieje
istnieje duże prawdopodobieństwo, że właśnie to cofnięcie może być takim przygotowaniem do mocniejszych spadków i do powrotu w rejony 3800, które jeszcze jakiś czas temu testowaliśmy. Jak radziły sobie indeksy Nasdaq, te z najmocniejszymi w sumie spadkami, dlatego że widzimy tutaj cofnięcie ponad 2,5%, no i tutaj sytuacja zdecydowanie poniżej wydaje się oczekiwań, dlatego że tak jak wspomniałem, wszystko wyglądało całkiem nieźle, aż do momentu właśnie, kiedy przyszła ta przede wszystkim końcówka sesji, bo po godzinie 20.30 czasu polskiego dopiero doszło do mocniejszego cofnięcia, które właśnie o tych spadkach decydowało. Zobaczmy na sytuację na właśnie tutaj samym wykresie S&P, tutaj rozpoczniemy od godziny, no od północy w zasadzie, od rozpoczęcia notowań. Wtedy w zasadzie wyglądało to jeszcze, można powiedzieć, bardzo, bardzo niewinnie. Utrzymywaliśmy poziomy zamknięcia sesji wczorajszej, sesji środowej, następnie nieznaczne cofnięcie, a nawet wyszliśmy na plusy, kiedy to testowaliśmy okolice 450 w okolicach godziny 13.30, czyli mniej więcej 2 godziny przed rozpoczęciem sesji na parkiecie w Stanach Zjednoczonych. Wtedy również przecież na naszym polskim parkiecie nieźle się działo i byliśmy w okolicach sesyjnych szczytów na WIG-u 20, ale im bliżej godziny 14, tym zaczęło się gorzej dziać i rozpoczęliśmy rajd na południe. Rajd na południe, który pokrywał się poniekąd z właśnie tym cofnięciem, które widzimy na S&P 500, z tym, że różnica jest taka, że kiedy my kończyliśmy sesję o godzinie 17, S&P był w okolicach 4100 punktów, więc nieco tylko poniżej punktu odniesienia i traciły w okolicach 3,4%, a wszystko co najgorsze wydarzyło się dopiero po godzinie 20:15, kiedy to przyszła pora na właśnie taką drugą fazę spadków, jeszcze mocniejszą niż ta pierwsza, która w okolicach godziny 14 miała miejsce i doprowadziła ona właśnie do cofnięcia do tych 4020 kilku punktów i ten poziom już na zamknięciu obserwowaliśmy. Jeżeli chodzi o spółki, które zyskiwały, no nie było ich zbyt dużo, tutaj 500 składowych indeksu, a lider zyskiwał raptem nieco ponad 4%. Tutaj NXP, Pool plus 2,3%, Dollar General plus 1,7%, Tractor Supply plus 1,6%, pozostałe spółki już z mniejszym wzrostem. Natomiast no jeżeli mielibyśmy już analizować spółki, które radziły sobie nieco słabiej, mamy tutaj Modernę minus prawie 10%. Moderna to spółka, o której usłyszeliśmy nieco więcej właśnie w 2020 roku, w pierwszej połowie, kiedy to firmy intensywnie pracowały nad przygotowaniem szczepionki, później leku na koronawirusa i właśnie Moderna była jedną z tych, która jako pierwsza stworzyła produkt, który później został już dystrybuowany na szerszą skalę. Carnival minus 9 to z tych spółek z czołówki spadków. Tutaj możemy jeszcze znaleźć m.in. Mosaic minus 5,5%, spore cofnięcie. Paramount Global minus 5,2%, więc do tych spółek, które traciły ponad 5%, było dziś kilkadziesiąt właśnie, jeżeli chodzi o S&P 500. Możemy tutaj przy okazji jeszcze spojrzeć na Nasdaqa. Nasdaq 100, czyli indeks zrzeszający 100 spółek właśnie z największą kapitalizacją. No i zobaczmy, jak tutaj to wyglądało. 100 spółek technologicznych oczywiście. NXP Semiconductors plus 4 to lider wzrostu. Starbucks jeszcze nieznacznie nad kreską, no a pozostałe spółki już radziły sobie nieco słabiej. Meta Platforms w okolicach zera, także Kraft Heinz, ale już po drugiej stronie mamy spółki z ponad 9% przeceną. Widzimy to w tym zestawieniu. Netflix dzisiaj z 5% blisko spadkiem, to jeżeli chodzi o tę czołówkę. Amazon minus 4,15, tutaj już $116 na jednej akcji, zatem sytuacja wygląda coraz słabiej i te spadki spółek sektora technologicznego wydaje się, że lokalnie mogą być kontynuowane. Zobaczmy jeszcze na szybkie podsumowanie tego, co wydarzyło się dziś na parkiecie właśnie na giełdzie papierów wartościowych, na naszej polskiej giełdzie WIG20. W samej czołówce spadków, jeżeli chodzi o parkiety europejskie, stracił 1,41%. Jeżeli chodzi o WIG, tutaj ten spadek był nieco mniejszy, bo 1,12. Były indeksy w Europie, które radziły sobie słabiej, m.in. niemiecki DAX czy węgierski BUX, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że to już kolejna słabsza sesja dla WIG-u 20, no to sytuacja tutaj wygląda coraz słabiej. No jesteśmy już w późnych godzinach nocnych, można powiedzieć, w Polsce. Widzimy piękna pogoda nad Warszawą, ale już mrok ogarnął miasto, które już zasnęło. Widzimy ruchu jak na lekarstwie.
bogactwo, nie to, co w Stanach Zjednoczonych, czy nie to, co w budącym się do życia Tokio. Jeżeli chodzi o sytuację na naszej polskiej giełdzie, możemy sobie zobaczyć jeszcze tak na szybkie podsumowanie właśnie, co słychać na WIG-u 20, jak tutaj ta sytuacja wygląda. Zobaczmy sobie na początek przebieg właśnie jeszcze dzisiejszej sesji. Wyglądało to całkiem nieźle, wróciliśmy do poziomu 1800 i ten poziom kilkukrotnie testowaliśmy po raz ostatni w okolicach godziny 14, ale ta ostatnia, trzecia próba zakończona niepowodzeniem do 3 razy sztuka, jak to się mówi, i doszło do bardzo mocnej, dynamicznej przeceny, której skala sięgała prawie 40 punktów, a 40 punktów to ponad 2%. 2% właśnie o tyle WIG 20 dziś spadał od sesyjnego szczytu właśnie do sesyjnego dołka. W końcówce udało się nieco odbić i jeszcze luka spadkowa po godzinie 16.50 sprawiła, że zamknęliśmy sesję na poziomie 1767, ale może się okazać, że to będzie dopiero preludium do poważniejszych spadków, do poważniejszego cofnięcia, bo biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się dziś w Stanach Zjednoczonych i de facto ten praktycznie 2-procentowy dystans, który mamy do nadrobienia, jest duża szansa, duże prawdopodobieństwo tego, że jutro rozpoczniemy sesję ze sporą luką spadkową. Może to być nawet ponad 1-procentowy spadek i cofnięcie do poziomu poniżej 1750 punktów, ale oczywiście tutaj zasięg spadków jest zdecydowanie większy, bo spodziewamy się cofnięcia. Może nie jutro, choć jutro spodziewamy się, że będzie to kolejny czerwony piątek z rzędu, to spodziewamy się de facto cofnięcia w rejony 1650 punktów, bo wydaje się, że to, co najlepsze, już za nami. Ta korekta wzrostowa jakby się już zakończyła, kluczowe poziomy wsparcia są wyłamywane i wydaje się, że jeszcze 120 punktów przed potencjalnym zatrzymaniem tych spadków WIG 20 może stracić z grona 20 składowych indeksu. Dziś w trakcie notowań tylko 3 spółki zyskiwały na wartości: PGE plus 1%, JSW i PZU kilkadziesiątych, 5,6% na plusie, no i CD Projekt ze sporym cofnięciem, ponad 9% pod kreską o godzinie 17.93.95, to kilkadziesiąt groszy tylko powyżej poziomu sesyjnego dołka, powyżej najniższego pułapu, który CD Projekt odnotował w ostatnich 5 latach. I jeszcze to cofnięcie w samej końcówce sesji pokazuje, że miejsca do spadku trochę jeszcze pozostało i wcale bym się nie zdziwił, gdybyśmy jutro w pierwszym kwadransie, może dwóch kwadransach sesji testowali okolicę okrągłych 90 zł. Bardzo wszystkim dziękuję za udział w tym krótkim programie, takim podsumowaniu dnia. Testuję różne formaty, bo rozpoczynamy dopiero przygodę właśnie z kanałem YouTube. Chciałbym też w swoim prywatnym czasie wolnym od czasu do czasu coś tutaj dla wszystkich właśnie nagrać, coś takiego nieco innego, o innym formacie, tak żebyśmy się też otworzyli na inne rynki, abyśmy analizowali też to, nie tylko właśnie to, co dzieje się na giełdzie papierów wartościowych na rodzimym podwórku w Warszawie, ale abyśmy spojrzeli także na główne parkiety w Azji, czy też właśnie w Stanach Zjednoczonych. To tyle na teraz. Dobrej nocy i słyszymy się jutro rano w porannym programie Kwadrans przed 9. Przy okazji zachęcam do zostawienia reakcji, łapki w górę pod tym materiałem. Zachęcam także do subskrybowania mojego kanału. Cel to 200. Mam nadzieję, że tych subskrypcji będzie przybywać, no bo wiadomo, im więcej tych pozytywnych reakcji, tym dla mnie większa motywacja, aby tworzyć dodatkowe treści. Zachęcam też do dołączenia do naszej facebookowej grupy Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj, w której już dobijamy do 1000 osób. Dobrej nocy i do usłyszenia w kolejnym programie.